Sponsorem dzisiejszego odcinka jest oprogramowanie Surfshark VPN, który już od lat zapewnia mi bezpieczeństwo w sieci. Zarówno podczas wysyłania wiadomości dzięki funkcjom enkrypcji, ale także dzięki możliwości dowolnej zmiany regionu, dzięki czemu unikam śledzenia oraz mogę korzystać z dodatkowych funkcji, jak choćby przeglądanie niedostępnych zasobów objętych geoblokadą. Ponadto Surfshark działa na wszystkich moich urządzeniach, jest szybki, nie zamula kompa i pozwala m.in. oszczędzać na podróżach lotniczych. Jeżeli szukacie dobrego softu w rozsądnej cenie, który zapewni Wam maksymalne bezpieczeństwo w sieci, to skorzystajcie z kodu HOLOCRON, który da Wam 83% zniżki oraz 3 miesiące za darmo. A teraz lecimy z odcinkiem. Witajcie w Holokronie. Dzisiaj poznamy lepiej jednostkę, która chroniła samego generała Grievusa, ale nie tylko, bowiem jej zastosowanie było o wiele szersze. Oto IG-100, znany też jako Magnagard. Materiał dotyczyć będzie legend oraz kanonu. Zapraszam. IG-100 Magnagard był przerażającym droidem służącym do ochrony, będącym przy tym rodzajem droidów bojowych stworzonych przez Holowan Mechanicals. Był ulubieńcem generała Grievousa, który używał ich jako swoich ochroniarzy podczas wojen klonów, choć wiadome było, że towarzyszyły również innym wysoko postawionym pracownikom separatystów. Magnagardowie byli wyposażeni w elektrokije czy też lance, których można było użyć przeciwko mieczom świetlnym. Byli godnymi konkurentami nawet dla najbardziej uzdolnionych Jedi. Choć byli groźnymi przeciwnikami głównie w zwarciu, byli również w stanie pilotować myśliwce PORAX-38 klasy Rogue oraz używać blasterów i wyrzutki rakiet RPS-6. Często droidy nosiły peleryny, co tylko dodawało im dziwnej, złowrogiej aury zimnych, metalicznych rycerzy. Magnagardz zwykle walczyli w parach. Jeden droid prowadził atak główny, drugi zaś flankował lub atakował od tyłu. Pojawienie się droidów zdradzało obecność wysokich rangą dowódców i dawało robotom automatyczną władzę nad innymi rozmieszczonymi droidami bojowymi w ich otoczeniu. Elektrolance były standardową bronią, uzupełniającą ich szkolenie w siedmiu klasycznych formach walki mieczem świetlnym. Broń wykonana z metalu Frigg mogła wytrzymać ataki miecza świetlnego, co początkowo zaskoczyło wielu Jedi, nierzadko mając dla nich straszliwe konsekwencje. Istniała spora liczba wariantów tego modelu, część z nich nosiła przy sobie między innymi wyrzutnie rakiet, liny holownicze, namagnesowane lub wysuwane ramiona, a nawet osobiste urządzenia kamuflujące. Grivius swoich ochroniarzy specjalnie przywdział w tradycyjne stroje swojej rasy, by oddać cześć swojej kulturze. Osobiście również je wyszkolił, kasując ich pamięć bojową i ucząc ich walki od zera. IGS10 może stracić rękę lub obie nogi i nadal stanowić zagrożenie. Dzięki wielu zbędnym systemom i zapasowemu fotoreceptorowi w klatce piersiowej mogli nawet stracić głowę i walczyć dalej. Nawet uderzenie jednego droida z wystarczającą siłą, by go powalić lub zachwiać, było trudne, ponieważ ich stopy mogły je zakotwiczyć magnetycznie, a ich pięty mogły się wysuwać, zapewniając większą stabilność. Wydaje się, że IG-100 od czasu do czasu używa słyszalnej formy języka droidów, ale nie mamy potwierdzenia, czy jest to dla nich jakkolwiek pomocne i w ogóle potrzebne. Droidy te znane są od przynajmniej 32 roku przed bitwą o Jawin. Towarzyszyły wielu osobistościom, m.in. hrabiemu duku czy potężnym hattom. Aż do momentu, gdy Vader z zimną krwią zamordował przywódców separatystów na Mustafarze. Palpatine zaraz potem kazał deaktywować droidy. Większość jednostek pozostawiono zdeaktywowanymi lub zezłomowano. Inne trafiły do kolekcjonerów i nadal służyły jako ochroniarze. O ich zdolnościach bojowych przekonał się jeszcze sam Luke Skywalker, który pojedynkował się z takim modelem na Nar w legendach mamy parę dodatkowych informacji o tym modelu. Po pierwsze, ma on rozbudowaną nazwę i brzmi ona samo motywujący się heurystycznie zaprogramowany droid bojowy. Kosztuje 90 tysięcy kredytów, ma 1,95 m wysokości i waży 123 kg, chociaż to info zawitało również w kanonie. Dodatkowo zostały częściowo pokryte mocnym pancerzem z duranium. Znamy też parę konkretnych jednostek. Mamy tu więc model IG-101 oraz IG-102, z których oba służyły w niewidzialnej ręce, a także IG-109 oraz IG-138, które zostały zniszczone podczas sesji treningowej z Griviusem. Kolejna para, IG-153 oraz IG-182, były zatrudnione przez Grand Mofa 4HC. Jednym z najbardziej godnych uwagi magnagardów był IG-179, czyli porucznik żelaznych rycerzy u Jedi imieniem Luxum. I to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, pamiętajcie, by skorzystać z kodu promocyjnego na Surfshark VPN, dziękuję patronom za ciągłe wsparcie mojego projektu i dajcie proszę znać w komentarzach, którą kolejną grę chcielibyście, abym ogrął na Holocron Play. Bounty Hunters, Fallen Order, a może Starfighter? A może jeszcze coś innego? Czekam na wasze propozycje i niech moc, Zawsze będzie z Wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech Moc zawsze będzie z Wami.